Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy produkcji roślinnej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zasadniczym zadaniem produkcji roślinnej jest przetwarzanie materii nieorganicznej w organiczną przy wykorzystaniu energii słonecznej za pośrednictwem aparatu fotosyntetycznego roślin samożywnych, autotroficznych. Produkcja roślinna stanowi podstawowy dział produkcji rolniczej. Obejmuje polową produkcję roślinną na gruntach ornych, rośliny rolnicze i ogrodnicze, produkcję pasz na użytkach zielonych, na łąkach i pastwiskach, trwałe plantacje, sady i szkółki, chmielniki, winnice i tym podobne. W Polsce najbardziej powszechna jest produkcja polowa. Polega ona na uprawie roślin, których nadziemne i podziemne organy są pokarmem dla ludzi, paszą dla zwierząt lub surowcem w różnych gałęziach przemysłu. Produkcję polową tworzą gatunki nazywane roślinami uprawy polowej lub rolniczymi roślinami uprawnymi. Ze względu na sposób wykorzystania roślin uprawnych wymienić można rośliny zbożowe, np. żyto, pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, proso, kukurydza, gryka, jednoroczne rośliny uprawne z rodziny traw, z wyjątkiem gryki, która należy do rodziny rdestowatych, których głównym plonem jest ziarno przerabiane na mąkę, kaszę lub płatki powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym, jak również wykorzystywane jako pasza. Rośliny okopowe, np. ziemniaki, buraki cukrowe i pastewne, rzepa, marchew pastewna, brukiew. Rośliny spożywcze uprawiane dla zbioru podziemnych organów, wymagające okopywania. Rośliny przemysłowe uprawiane na surowiec dla przemysłu, z których wydzielić można następujące grupy. Rośliny oleiste, np. rzepak, rzepik, słonecznik, gorczyca. Rośliny włókniste, np. len, konopie. Specjalne, np. chmiel, tytoń szlachetny, wiklina, rośliny zielarskie. Rośliny pastewne uprawiane w plonie głównym na zieloną masę, pokarm dla zwierząt lub stanowiące surowiec do produkcji siana, suszu i kiszonek, z których wydzielić można następujące grupy. Rośliny motylkowe grubonasienne, strączkowe, np. wyka, łubin, groch, peluszka, bobik. Rośliny motylkowe drobnonasienne, np. koniczyna, lucerna, seradela, esparceta, komunica. Rośliny niemotylkowe, np. kukurydza, kapusta pastewna, słonecznik pastewny, dynia pastewna. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.